LOL? Proszę. What the fuck? Ej, stary, ale nie żebym się kurwa czepiał, ty ponoć jesteś martwy. I się zapadasz pod ziemię. I wyłaniasz się z materaca. Halo, ej, stary. Że jeszcze w chuja lecisz? Co się kurwo patrzysz? Się kurwo patrzysz! Jezus Maria, dobra kurwa, nie patrz się tak na mnie, dobra, o chuj ci chodzi. Stary, widziałeś tego sroka? Znasz go? Nie? No to jak spotkasz te szuje, to spokojnie wypachuj mu kulę w łeb. Albo mi powiedz, gdzie go znajdę. Dopilnuję, żeby ci się to opłaciło. A czym ci podpadł sroka? Wypadł jak sroka spod okona. Przyszedł do mnie i powiedział, że przez kontrolę nie może zabrać swojego łupu. W mojej drużynie brakowało wtedy jednego człowieka, Daniła, nasz tropiciel, wyruszył na poszukiwanie gniazda pijawek. No więc stwierdziliśmy, że pomożemy sroce w odszukiwaniu łupu i zabraliśmy go ze sobą na polowanie. Miał tylko pilnować, czyli nie zbliża się do Chimer. Czy nie zbliża się do nas Chimera. A dalej było tak, że ten drań zwiazł ze swoim łupem i przy okazji zwędził nasz. Kiedy pojawiła się Chimera, byliśmy kompletnie zaskoczeni. Harmata w ogóle nie zdąży zareagować, no bo kto by to zdążył? I zamiast polować na resztę, na naszą zwierzynę, musiałem bronić swoich ludzi. W końcu udało nam się zranić Chimerę, a zanim uciekła, udało jej się nieźle poturbować kraba. Cały tydzień przygotować poszedł na marne. Jeśli spotkam srokę, dam ci znać. Okej, spoko. Dzięki. Swoją drogą, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, i w końcu mogę się przywitać, kurwa, i przestań patrzeć się na mnie tymi, kurwa, martwymi oczami. No, dobra, gramatka. Dobra, przywitam się i jo? Nie jo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Nabi, jesteście na moim nowym kanale, ranczkujmy z Nabim. Więc, moje drogie raki, zobaczmy, co tu się... Ej, czemu nie mogę z tobą pogadać? Halo? Halo? No dobra, z tobą pewnie mogę. Jak się nazywasz? Z łatkości. Głuszec. Wstrząs. Słucham. Głuszec mówił mi, że przeszukałeś chciał jednego z zaginionych starterów. Gdzież to pijawki go zrobiło? Tak, przeszukałem. Tak, jak i resztę trupów. Żadne inne stworzenia. Nie jest w stanie tego zrobić. To znaczy, wyssać z ciała człowieka całą krew. Do ostatniej kropelki. Jak poborca podatkowy. Wszystko wskazuje na to, że to był poborca. Znaczy, pijawki. Jaki inny wniosek mógłbyś wysunąć? Okej. Handel? Chcesz coś kupić? Nie? Jaki kurwa ryj. Jaki kurwa szpetny. Dobra. Nie wiem czemu, ale straszny spadek FPS-u mam. A ty kurwa kim jesteś, grubasie? Jeśli jest to, wykładaj. Nie, prowaliwaj. Słowo. Potrzebujesz towaru i informacji? Może znowu jakieś informacje na sprzedaż? Mogłoby cię to zainstalować, co masz? PDA Morgana. Informacja na temat handlarza powinności? Który sprzedał broń na prawo i lewo, na pewno do czegoś się przyda. Zapłacę ci 4000, umowa stoi. Masz na mnie pracę? Po pierwsze jest mała robotka dla naukowców, a po drugie ktoś musi dla mnie zdobywać informacje z obozu najemników. Wybieraj. No, opowiedz mi o pracę dla najemników. W zakładzie utylizacyjnym pojawiła się jacyś najemnicy, umieram z ciekawości, co tam szykują. Zakradnij się do ich obozu i zbierz jak najwięcej informacji o ich planach. PDA, dokumenty papierowe, przynieś mi wszystko, co znajdziesz, rozumiesz? Idź, jesteś bardziej dyskretny. Jeśli będziesz dyskretny, zobaczysz to palcem w bucie, w dupie. Zgoda. Dobra, ja myślałem się pozbyć rzeczy takich jak... Dlaczego tam kurwa nie chcesz? Cholera, no... Się pozbył tego, a nie tamtej rzeczy. To mi się... Okej, nieważne. Muszę porównać sobie... Idź, nie się o ciebie to dzieje. Co tu się dzieje? Nie mogę pożyć! Aha, to jest moja skrzynka. Świetnie. A na chuj mi. Idzie.
Ty, bandyta? Ej, umyśl się, no. Ja w sumie rano jest, to nie muszę. A ty, kurwa, śpioch jesteś? Dobra, kurde, nie mogę nic zrobić. Ty, wyglądasz, jakbyś się zdarło. Dobrze trafiłeś, przyjaciół, bo trzeba utrzymać w jak najlepszym stanie. Jeśli masz przy sobie buteleczkę albo dwie, mogę wprowadzić mnóstwo lepszych. Chcesz mieć spadochron w strzelbie? To też mogę zrobić, hehehehe. Mam trochę alkoholu, napijesz się? No, żeby ruki nie drżały. No to coś się nie może. Masz to jeszcze jedno. Это, чтобы работа спорилась. Szkoda, że to nie ma moich kumpli, kawalarza i stoga. Świetnie byśmy się bawili, bawiliśmy się jak bracie, coś innego jak to. Nie mogłeś zdać. Ja się ciągle tu jestem, ale ich gdzieś powiedz mi o kawalarzu. Tak, przyszedłem do Zatonu, z domowym kumplem, stojnym kawalarzem. Łaziki, on się wkurza. Ale jesteś miła, ale Felix plus się i zrobić się w góry. I chciałeś bieć i jeździć szybciej. A ja będę w ich głosce oczy. Myślałem, że to im nie wyjdzie na dobre. Pewnie. Łupy, to jest sprawa, to nie ważne dla niej rzucać w waszą głosę. Szczerze, nie chcę mi się zdać tej historii. Jeśli spotkam twoich kumpli, mogę przekazać twoje przeprosiny. Bo dla mnie praca... Jasne, potrzebuję trochę narzędzi, ale nie mam czasu ich szukać. Okej. Okay. Mam trzecią, jeszcze potrzebuję... Mam trzecią. Jeśli potrzebujesz więcej. A pierdolę się. No, nie. Za uszy dzielam. Łotwie drzwi. Kurwa. O. Co ty, a? Chcę pospać, a? Bądź człowiekiem. Halo. Mogę cię okraść? Ty, wstawaj, klikam cię. A chuj w ciebie. A chuja tybie. Dobra. Ja potrzebuję tego pozbyć. Weź ktoś kup, czy cokolwiek. Zu. Zu. Halo. Ja wiem, wy jesteście głupi. Zdrastuj, stalker. Handel, handel. Ja potrzebuję się pozbyć. Ёлы-палы, у меня сейчас в натуре бэбах из голодухи узлы завяжутся. Молодчик, цык, пык, пык. Trzy. Dobra, biorę ten. Okej. To, aha, rozumiem, one są zbyt uszkodzone, żeby je sprzedać. A koleś jest najebany! Czemu, że ja się zgodziłem go upić? Francja z gnoju. Dobra, pośpię sobie, tak 10 godzin śpi. Oła. No, i co? Jestem głodny. Pierdolę puszkę. Cztery. No, привет. Ej, ej. Tam, won. Ty nalewaj. Ja w pizdu z tobą. Dobra. Chyba wyruszymy gdzieś. Gdzieś, gdzie... No, typa, właśnie, przecież mogę to schować. Jo, wypierdolę. Jak ja jestem czasem głupi. Głupi. Halo? Tu? Nie? A może tu? I przejdziemy tu i tu schowamy, tu się ukrywamy. Pyk! Rozładuj. Rozładuj. I teraz pyk tutaj. Nie chcę tego pistoletu, tego też nie chcę. Shotgunik, PMIG, tego na razie nie. Więc jest luzyk. Luzyk, arbuzik. Sio, sio. Dziękuję, dziękuję. Kaka. Dobra. Nie wiem.
Zobaczmy, co sugeruje nasze PDA. Co mamy tutaj najbliżej? Możemy iść tutaj. Dziwne zjawisko, znaleźć źródło blasku w pogłębiarce. Możemy pójść tutaj. Może być ciekawe zadanie. Tylko nie wiem, czemu mam taki spadek FPS-u. Wcześniej tego nie było, nie? Mogę teraz nieść broń. Teraz zapylamy. 13 FPS-u. Kurwa, co za bieda. Czemu? Jest tam czy tam? Gdzie mam iść? Ja, kurwa, w zupełnie innym kierunku, stary. Jep, ten. Aha, to ostatnio zabiłem. W ogóle, pamiętacie, że w drugim odcinku na początku mówiłem o tym, że jak włączam nagrywanie, to włączam automatycznie wczytywanie ostatniego save'a. No, na końcu jak zakończyłem nagrywanie, się cofnąłem aż przed bójkę. No, a zatem świetnie, brawo, brawo. Daleko jeszcze? Nie, w chuj. O ty kurwo! Fuck you! Kurwa, mucha mi lata. Wypierdalaj, suko! O yeah! Yeah! Z dziczyzną, kurde. No, lubię na dziko. Chciałeś powiedzieć na dzika? Nie, na dziko. Ale to wtedy nie tak. Jeszcze mi powiesz, że swoją dziewczynę wiążesz. No i nie tylko. Kurwa. Głupia mucho. Nie denerwuj. Nie denerwuj mienia. O, wpierdolda. Kurwa mać. Widzicie tą ilość anomalii? To pewnie muszę wejść. Okej. Okay. Ja pierdykać. Jak daleko. Pistolecik chyba się przyda bardziej. Zawsze lepiej mieć pistolet w ręku niż... W sumie to się przyda muterka. Mutry! Szybki zapis. Okej, nic tu nie ma. Na chuj mnie ten muter. To kurwa jakieś kłamstwa są? A, jednak działa. Po co ja rzucam te mutry? Mutry, czyli tam kurwa śrubki. Po to, żeby sprawdzić, czy anomalia jest w pobliżu. A kurwa słyszę, że radiacja jest w pobliżu. Że taka kurde mocna. Okej. Czyli tędy. Coś widziałem. Dobra, nieważne. O, zamknięte. Będzie śmieszne. Teraz to wszedł. Halo? Chciałem tu przeskoczyć? Chciałem tu spaść. Fuck you! Aha. Już chyba wiem, o co chodzi. Panie radiacja! Weź pan idź w pizdziet. Chcę dodać chlebka. Myk, jedzenie. Nie. No dobra. Chyba tutaj mogę wejść, nie? Co to się dzieje? Będę też nigdzie nie dojdę. Co ja mam zrobić? F3. Dobra. Próbujemy w ten sposób. Myk. Myk. Może coś z tej strony będzie. Aha. Aż kurde, iszy. Przeju, szybciej! Okej, okay, tutaj coś się udało. Okej, okay, tu.
Okej, okay, mogę przejść. Myk. Jakiś dziwny błysk, tak? Jakie kurwa dziwne błyski tutaj były. Okej. Okay. Halo? Czy? Halo! Halo, halo! Czy jest tu kto? Ty, tutaj kurwa coś się świeci. Zanieś artefak brodaczowi. O, i nagle pojawiły się 3 punkty. Huh. Ale ich nie widzę. O, chyba niedobrze. Nie lubię, jak się nagle pojawiają jakieś 3 punkty. Tu nic? Tu nic? Nie widzę? Nie widzę. Okej. Okay. 3 punkty. Przeładowanie. Zapisujemy. Idziemy. Boję, że to będzie trzeba zrobić. Coś tutaj będzie jakiś wpierdol. O! Płotka! Bracie, słuchaj! Jest taki artefakt, który ma uzdrawiającą moc. Bardzo go potrzebuję. Jeden mój kumpel zachorował na coś dziwnego i niedługo się przekręci. Nasze lekarstwa nie pomagają. Próbowałem zdobyć ten artefakt, ale wpadłem w anomalię gazową. Nie trafiłeś czasem na niego? Nie, nie znalazłem go. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Окей. Okay. Мне не подобает, потому ты, если написано один... Ты оружие-то опусти, мужик. Ха, ведьям же, это курва папка. Стоять на месте! Ствол убрал! И не дергайся, понял? Kurwa, to było kiepskie. Dobra. Wczytaj grę. To było słabe. Dobra. Ja wiedziałem, że coś jest nie tak, ale kurde. Chuje. Dobra, no inaczej. Znowu powiem, że nie znalazłem. Jakbym chcieli, żebym podłożył broń. Aha. Spoko. Dziękuję. O, pizdu! Kurwa. Ciekaw, czy jestem go w stanie nożem zabić. Nieważne. Użycie detektora to jedyny pewny sposób na wykrycie obecności artefaktu na obszarze. Okej. Aha, ja wiem, że tu kurwa jesteś. No. O fuck, oni są dobrze, są mocni. Ale go zabiłem. Dobra, jednego, wczytaj grę. Ach, to jest ciężkie, bo oni się nie wyłaniają. Są dobrzy. A ja jestem trochę kurwa w pułapce. Ale nie chuja, nie dam się. Ja wiem, że specjalnie zrobili tak trudne, żebym dostał w pierdol, ale nie ma mowy. Kurwa, nie dam się oszukać.